Siemanko, jestem Lucek, to jest GTA Online i zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry, gdzie luźno sobie pogram. Wow, co to było? Samochód. Aha. I opowiem o nowej aktualizacji Motocykliści. Ma się pojawić 4 października i niedługo mamy dostać jakiś nowy zwiastun odnośnie tej aktualizacji, tego rozszerzenia do GTA. Ojej, jaki mam strój. Mam strój dlatego, że no... Grałem ostatnio z Pawłem, a on bardzo lubi dziewczyny i musiałem się odpowiednio ubrać. A strój... Wojskowa suka. No i tak, będziemy mieli tę nową aktualizację. Ja się tak zastanawiam, co to właściwie będzie. Nie grałem nigdy właśnie w dodatek The Lost and Damned w GTA 4, chociaż go mam. I mam GTA 4, mam ten dodatek, to grałem w The Ballad of Gay Tony, bo ta aktualizacja wydawała mi się no taka większa po prostu do 4, dlatego zacząłem sobie w nią grać, a nie... Boże, jak przeglidowałem. A nie w tamtą. To też dlatego, że jakoś temat motocykli nigdy mi nie interesował. I temat tych gangów motocyklowych jakoś do mnie nie przemawia, nie wiem jak do was. To nie jest źle, że... Aha, pisaliście mi jeszcze o jednej rzeczy, że w tym motocyklu nie skręca się kierownica, ale się skręca normalnie. Nie. To nie jest źle, że Rockstar dodaje taką aktualizację, bo dużo ponoć graczy pytało o właśnie taką, o jakieś tam motocykle czy coś w tym rodzaju. No i Rockstar spełnia, wiecie, zachcianki graczy czy ich prośby, więc robi takie coś. To jest fajne, no nie? Że słucha jakby społeczności. Przez jakiś czas widzieliśmy też, że nie było jakichś aktualizacji takich większych, nowych, ani nic zupełnie konkretnego. Więc myślę, że naprawdę będzie spoko. O kurde, czołg. Pojedziemy sobie może tutaj do tego hangaru. Przyjechał tutaj pomyśliwiec. Jakikolwiek. Przydałoby się zmienić strój na bardziej militarny. No dobra, spróbujemy stąd wystartować. Teraz mnie zabiją. Kurde. Będziemy mogli prawdopodobnie prowadzić tam jakieś walki gangów. I potyczki między graczami też pewnie jakieś będą. Czy to będzie jakoś tam dodatkowo rozwinięte? No nie wiem. Pff, ja jakoś tego nie widzę, żebym ja się tym specjalnie bawił. Znaczy dla mnie najważniejszy jest garaż nowy. Mam nadzieję, że takowy dodadzą specjalnie dla motocykli. Oczywiście sobie całą aktualizację przetestuję. I sprawdzę, jak to będzie wyglądało. Ale no dla mnie to jest no fajnie, że dodadzą. Ale nie mam z tym jakiegoś takiego większego szału. Czego oczekuję? Moment. O, właśnie ten chodziło mi. Oczekuję od tej aktualizacji, że będzie dawała dużo rozrywki, bo tak od jakiegoś czasu już nie gram w GTA tak często jak wcześniej, tylko wbijam sobie właśnie jak tam gdzieś z kolegami sobie pograć, czy coś takiego. Widzicie, że nawet tam mniej live'ów robię z online, tylko chcę się bardziej z wami spotykać w grze, w którą więcej tam osób gra spośród moich widzów, czyli w MTA. Tam możemy się spotykać jakby częściej też i większą ilością osób, bo na serwerze może być jednocześnie więcej osób niż tutaj. Dlatego sobie tam spędzam więcej czasu na live'ach, dammit. Tu już czołgi. No fajnie. To chyba nie zdobędę tego myśliwca tak jak chciałem, ale spróbuję. Jeszcze się nie poddaję. Od razu się pojawiły cholerne czołgi. Zależy mi na tym, żeby wziąć myśliwiec, no ja pierdzielę. Dobra, chyba zamówię swoją hydrę, bo widzę, że to się nie uda. Jak grałem z kolegami właśnie, to udało nam się zabrać samoloty bez większego problemu, a teraz widzę, że jakiś wielki problem jest. A tymi samolotami bardzo fajnie się lata w porównaniu do hydry. Są dużo bardziej zwrotne i mi one się bardzo podobają. Czy będą jakieś nowe pojazdy? No, poza motocyklami to nie widzę tego, żeby było coś nowego. Może jakaś furgonetka albo coś takiego. Ciekawe, czy będą jakieś określone gangi, czy będzie można stworzyć swój gang z własną nazwą. No nie? Wiem, że wy tam mi pisaliście w komentarzach też, że jesteście przeciwni temu, aby Rockstar dodawał nowe rzeczy do online, tylko żeby zrobił GTA 6. A mi się właśnie bardzo podoba to, że do GTA Online będą nowe dodatki, bo w tej grze spędziłem trochę czasu, nawet trochę kasy wydałem, ale wiecie co, ja nie polecam wam wydawać kasy na szarki i ani też cheatować sobie tej kasy. Zdecydowanie
fajniej się gra zdobywając sobie tą kasę samemu, wiecie? I próbując sobie ją zdobyć, wykonując tam jakieś misje, zadania. Ja sobie trochę popsułem tę zabawę i przyjemność z gry właśnie kupując szarki. Zrobiłem to po części, żeby zrobić dla was tuningi. O! Prawie obrwałem. Nie wiem, gdzie on tam był. No, żeby zrobić te tuningi, teraz tak mniejszą ochotę mam w to, żeby na to, żeby grać w GTA. Wolę sobie pocisnąć na przykład Forzę, no nie? Kurde, gdzie ten dziad jest? Ale się tam ukrył gdzieś. Gdzieś tam się ukrył. Nie, rzadko kiedy robiłem tutaj w tym hrabstwie te misje polowania. I staram się mniej więcej go tutaj namierzyć. Dobra, jest teraz przy drodze. Tej mapki nie można tak bardzo mocno powiększyć. Ale hydrom w sumie bardzo mało robiłem tych polowań. Przeważnie robię sobie polowania buzardem i atakuję rakietami bez namierzania. Gdzie on tu kuźwa stoi? Okej, gdzieś tam trafiłem, ale nawet nie wiem gdzie. Dobra, lecimy następnego. To chyba będzie teraz samochód. Przy torach tutaj droga widzę. Dobra, widzę go. Uwaga. Pyk. Oberwał. Super. Lecimy do następnego zioma. No i tak, będziemy mogli się też bić prawdopodobnie z tych, jadąc z tymi motocyklami, czyli będziemy mogli wyciągnąć maczetę i sieknąć kogoś. Będzie może polegała na tym jakaś misja. Co byście powiedzieli, jakbyśmy sobie zjechali tutaj rowerką po tej górze? Nawet tu policja jakaś jedzie. Okej, okay. Damy spokój. Są nowe screeny z tego nowego dodatku, możecie sobie zobaczyć na GTA Site. I tam też parę nowości na temat tego dodatku możecie sobie przeczytać. Chyba widzę ten pojazd. Wow, widziałem go, ale nie trafiłem dokładnie. Kubańca. No właśnie, hydra nie jest taka zwrotna. Czasami jak się podlatuje, tak lecąc z góry na samochód, to tamtym drugim samolotem lepiej można wymanewrować. Hydra nie jest taka zwrotna, ale za to jest szybsza, no nie? Pyk, no nie miał możliwości tego przeżyć, bez kitu. Dostał tyle tych naboi, po takiej salwie nawet czołg można rozwalić. Często teraz właśnie jak widzę jakiegoś czołga na sesji, albo jakąś kurumę, to widzę, że są zbugowane. Nie wiem, na czym to polega, ale nie można po prostu ich rozwalić. To mnie denerwuje, bo widzę, że dwie hydry lecą na czołg, który rozwala wszystkich w sesji i trafiają w niego i jeszcze tam rakiety i wszystko, a on sobie stoi i ha. Boże, co za dzieci. Zamiast normalnie grać, albo wysiądzie z czołga, coś tam mu zabiorą tego czołga i idzie na pasywny, bo się boi, że zginie. No to jest takie... Ech. Moment, gdzie on jest? Tutaj gdzieś? Cholera, gdzie on tutaj był? Nie? Gdzie on? Ej, jest tam coś. Jest, tylko... Kurde, jest! Gnój jeden. Chyba wszystkich jego bodyguardów rozwaliłem. 22 tysiące, okej. No i też zastanawiam się, czy te motocykle będą jakoś szybsze. W sumie kilka motocykli dostaliśmy w tej nowej aktualizacji stuntowej, no nie? Było tam kilka takich nawet chopperowych, stunterskich bardziej motocykli. A tutaj będziemy mieli takie bardziej szosowe, co? Te motorki. No, mi też właśnie ta aktualizacja w The Lost and Damned niespecjalnie podchodziła do gustu i dlatego sobie w to nie zagrałem. Wolałem sobie jeździć czołgiem w GTA 4. Tam był taki czołg na kołach, taki SWAT, kojarzycie? Taki SWAT był czołg i miał taką lufkę małą i strzelał pociskami, takiego małego rażenia, coś jak, nie wiem, pociski z tego śmigłowca. Wow! Gdzie pasażer może strzelać działkiem. Ja już zapomniałem, jak się nazywa. No, ten samochód jest świetny, naprawdę. Bardzo lubię nim lawirować między tymi samochodami ruchu ulicznego. Świetnie się do tego nadaje. Bardzo przyjemnie się nim jeździ. Jest dosyć szybki, jak na te samochody w GTA. Zastanawiam się, który samochód sprzedać z tych, które mam, bo
te, które mam w garażach, no je bardzo lubię i tak żadnego nie chciałbym się pozbywać, chyba żebym motocykl sprzedał, który już tuningowałem dla was, albo tego windykatora, albo tego Fiata 500. To też paskuda. Ej, nie mówcie, że będę jechał tutaj samochodem, bo chyba to jest paczka z samochodu. Tak, Boże. Ej, ej. No. Coś my tutaj mamy problem. Ja wiem, jak go rozwiązać. I ciach! Nara, ziomek. Cyki po sprawie. Nie będzie nas nikt ścigał tutaj. Patrzcie, jakie w ogóle fajne radiowozy, no nie? No i dobra, dostarczam pakę. Teraz wybiorę jakiś samochód, który będę chciał sprzedać. No i nie wiem, który by tutaj sprzedać. Czy to może ten motocykl? Ten windykator jest całkiem fajnym motocyklem. W sumie ja go teraz przerobiłem i wygląda na taki samochód, motocykl policyjny. To jest nawet ciekawy. Wcześniej przed tym tuningiem wyglądał okropnie, ale teraz z tymi torbami z tyłu wygląda fajnie. Zobaczmy, co tu mechanik nam zaproponuje. Cavalcade mogę sprzedać. No on tutaj zajmuje. A może tego dziada? Ten motocykl, ja go rzadko używam. Możemy tego motocykl. Ale Cavalcade chyba też sprzedam. Ze względu na to, że on jest bardzo wolny. A no okej, fajnie wygląda i fajne ma opcje tuningowe. Tylko że co ja z nim będę robił? Jeszcze mamy ten motocykl. I to jest właśnie motocykl z dodatku stanterskiego i on jest bardzo szybki i zwrotny. Nie? To aż takie dziwne, on jest prawie tak zwrotny jak Batty 801. A Batty to jest ścigacz. I skubaniec jest szybki. Ciekawe, czy będzie się nim dobrze stantować. Wow! Spróbujmy się od czegoś odbić. Czy tutaj coś jest? Okej. Okej! No nawet całkiem nieźle się odbił skubaniec. Moment, tutaj w tym, w kanałach burzowych też fajnie się można odbić. Na przykład tutaj. Wow, wow. O kurde. Okej. Okay. Cyk. Nie, powiem, wow. Kurde, powiem wam, że na... Nieźle się odbija. Taki trochę szok. Patrzcie, za każdym razem się odbija skubaniec. O, ja go chyba nie sprzedam. No! Każdym innym motocyklem, jakbym się tak odbił od tego, to bym spadł, a tutaj nie. Dobra, spróbujmy. Zrobimy jeszcze jeden ciekawy test. Uwaga. Co? On jest zajebisty. O kurde, to jest jakaś jego tajna broń. Patrzcie, co ja tutaj odkryłem. Dobra, spróbujmy jeszcze czegoś. Czy można wjechać na kontener? Patrzcie na to. Wow, prawie! Niektóre motocykle mają tak, że jak się jedzie właśnie na taką pionową ścianę, to one się jakoś tak pojawiają nagle u góry. Ej, ale ten jest, kurczę, świetny. Ja widzę, że on ma bardzo, bardzo predyspozycję do tego, aby być najlepszym motocyklem stanterskim obecnie. Dobra, spróbujmy jeszcze raz tam wskoczyć na dach. Pionowo do góry praktycznie. Wow! Kurde! Prawie się udało, prawie zginąłem. Szkoda, że tu nie można tapować jak w GTA San Andreas, nie? Graliśmy sobie na MTA właśnie. Tam są takie trialsy i można... Właściwie trzeba wtedy tapować, żeby przejść mapkę. No dobra, zjeżdżamy do salonu. Tutaj jest warsztat tuningowy. Pyk. Zobaczymy, co my zrobimy z tym motocyklem. Ja widzę, że to nie są żarty. Jest lepszy niż myślałem. Gargoyle. Myk. No kurczę, oczywiście, że mam nieulepszony. Ulepszamy go na maksa. Zaraz tu zrobimy, kurczę, koksa. Cyk.
Cyk, elegancko. Oznaczenie? Ło, jeszcze możemy usunąć. Czarnucha zrobimy, pięknie. Kolorek? Chromowany. Nie, lepiej nie. O, a dajmy jakiś pomarańczowy. Albo niebieski, taki jasny. Ekstra. O, taki żółty, spoko. Perła. Pyk, dodatkowy. O, tutaj coś mieliśmy fajnego. No, węglowa czerń. Okej, spoko. To możemy sprzedać za 130 tysięcy. Turbo. Kuła możemy zmienić? Ważnie. Chyba nie chcemy zmieniać. Te, które są, są całkiem fajne. Nie, z przodu z jakimiś takimi kolcami standardowe. Ale te niestandardowe opony też są w sumie szerokie. Okej, coś takiego. Spoko. Tylne koło. Nie no, tylne koło chyba za fajne jest, nie? Takie szerokie. Taki szeroki gnój. Niech będzie. Kolor. Żółty, okej. O, nie można. Musiałbym oba koła zmienić. Cyk, kuloodporne. O kurczę, nie wiem czy mi na ten samochód starczy. Powinno. Okej, no i tyle. Wow, teraz będę miał dopiero fajny motor. No to już mam przygotowany motocykl na aktualizację. Bikers. Ole, przyspiesza, pierniczony. Dobra, próbujemy coś. Nie pykło trochę. Dawaj, Asuka, jedziemy dalej. Masz kask. Nie bój się niczego, nie zginiesz. A jednak. Przepraszam. I ten motocykl jakoś tak dziwnie na kierownicy potrafi stać. On ma jakieś takie ukryte umiejętności. O nie, ale mi głupio. Ten, może jak zeskoczę z mostu. Tu powinien być spadochron jakiś. Może jak zeskoczę do wody, to mi się nic nie stanie. Dawaj, Asuka. O! O, przeżyłem! I nawet patrzcie, jak mało zdrowia mi... O, nie widzicie tego, dobra. Mało zdrowia mi uciekło. Bardzo malutko. Tyle, że nic. Dobra, teraz musimy odwrócić jakoś. Okej, udało się. Jedziemy dalej, stuntować. Yeah! Może tu? Kurde, muszę zrobić oddzielny odcinek, jak stuntuję tym motocyklem. To jest świetne. Ło! Okej! Ej, bez kitu, ja robię drugi odcinek, jak stuntuję tym motocyklem. Nie ma opcji! Musimy coś tu fajnego porobić. Co to było? Odbiłem się tak po prostu od tego? Damn! Moment. To było ciekawe. Od czego ja się tu odbiłem? Od powietrza chyba. Ten motocykl jest jakiś latająco stunterski. Co? Okej. Jeszcze KERS by się przydał. Wiecie, ten system przyspieszania. Co to było? Jak on tak podjechał? Spoko. To już jest woda, muszę uważać. Okej, znam kilka stancików. Takich naprawdę hardkorowych, których nie dało się zrobić nawet rufianem. Patrzcie na to. O kurcze. No. To może być ciekawe. Ej, jestem bardzo ciekawy, jak sobie poradzi z tym stancikiem, którego nie mogłem zrobić innym motocyklem. Teraz wam pokażę, którego. Tutaj się jedzie dookoła tej, nie wiem, fabryki. Czy tego magazynu i patrzcie, tutaj jest na końcu taki mureczek. I nie spadła. To jest naprawdę motocykl stunterski, mówię wam.
Okej, moi drodzy, ja sobie kupię jeszcze tego ETR-a później i sobie go stuninguję specjalnie dla was. Mam mało w ogóle kasy, mam, kurczę, starczy mi na styk chyba. Ale patrzcie, przywalam w taki murek i ona nie spada z tego, ja nie wiem jak ona to robi. To jest super sprawa. Pyk, patrzcie jak to lata, nie. I na ten murek takiego glida tu zrobić, ekstra. Trzymajcie się, na razie, pa pa.